Obecnie każdy z komputerów PC posiada możliwość przyłączenia różnego rodzaju urządzeń peryferyjnych, takich jak monitor, mysz, drukarka, mikrofon, skaner, kamera internetowa, kamera cyfrowa czy choćby aparat fotograficzny. Komunikacja tych urządzeń odbywa się za pomocą portów wejścia-wyjścia oraz połączeń bezprzewodowych. W tym wideokaście zapoznasz się z podstawowymi informacjami dotyczącymi działania interfejsów do połączeń bezprzewodowych. Połączenia bezprzewodowe posiadają swoją reprezentację interfejsów, z których chętnie korzystamy na co dzień. Są to urządzenia, które komunikują się z urządzeniami klasy PC bez używania kabli. Możemy tutaj wyróżnić dwa najbardziej znane i używane – IRDE oraz Bluetooth. IRDA jest standardem bezprzewodowym, wykorzystującym do transmisji danych fale świetlne w podczerwieni. Standard ten działa na krótkich odcinkach. Jego głównym zastosowaniem są wszelkiego rodzaju urządzenia przenośne, takie jak telefony komórkowe czy palmtopy. Najnowsza wersja IRDA umożliwia transfer do 4 megabitów na sekundę na odległości 11 metrów przy kącie wiązki transmisji 30 stopni. Sporo komputerów nie ma wbudowanego portu IRDA, dlatego istnieje możliwość dokupienia adaptera na złącze USB. Bluetooth jest technologią, która stosuje w komunikacji krótki zasięg pomiędzy urządzeniami takimi jak mysz komputerowa, klawiatura, laptop czy telefon komórkowy. Specyfikacja obejmuje 3 klasy mocy nadawczej – 1 metr, 10 metrów i 100 metrów. Najczęściej w powszechnym użytkowaniu stosuje się klasę 10 metrów. Bluetooth Special Interest Group SIG ma już gotową specyfikację nowej, 4. generacji interfejsu bezprzewodowego Bluetooth. Bluetooth 4.0 względem poprzednika różni się przede wszystkim tym, że przy zachowaniu tej samej przepustowości będzie wymagać mniejszych ilości energii. Umożliwi to stosowanie tego interfejsu w coraz mniejszych urządzeniach, w których kluczowa jest kwestia zasilania. Przykładowe urządzenia, w których zobaczymy Bluetooth 4.0, to zegarki i mierniki glukozy, a także inne korzystające z baterii guzikowych. Technologie używane w najnowszej wersji Bluetooth są dużo lepsze pod względem trwałości połączenia, szczególnie jeśli zmieniamy nasze położenie. W tym wideokaście zapoznałeś się z podstawowymi informacjami dotyczącymi interfejsów do urządzeń bezprzewodowych. Dziękuję za zapoznanie się z wideokastem i zapraszam do aktywnego uczestnictwa w pozostałych modułach kursu.